Zamysł ciała jest wrogi Bogu. List do Rzymian, 8 rozdział, 7 werset. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Dwie natury wierzącego są dzisiejszym tematem. Pismo Święte uczy, że każdy narodzony na nowo człowiek ma dwie natury. Jedną otrzymaną przez naturalne narodzenie, która jest całkowicie i beznadziejnie zepsuta i zła, oraz nowej natury. Oraz nową naturę, otrzymaną przez nowe narodzenie z Świętego Ducha Bożego, która jest naturą samego Boga i dlatego jest całkowicie dobra. Bóg nie mówi, że nikt z nienarodzonych na nowo nie jest miły, kulturalny, łagodny, hojny, miłosierny czy nawet religijny. Bóg mówi, że nikt z natury nie jest sprawiedliwy, nikt nie rozumie Boga ani Go nie szuka. Jedną z najboleśniejszych prób wiary jest przyjęcie boskiej oceny ludzkiej natury. Uświadomienie sobie, że nasi mili i moralni przyjaciele, którzy nierzadko są skrupulatni w wypełnianiu każdego obowiązku, przepełnieni sympatią dla niedoli ludzkości oraz usilni w dochodzeniu ludzkich praw, zaangażowani w dochodzenie ludzkich praw, są jednak niechętni, aby podobać się Bogu i niewrażliwi na ofiarę Jego Syna, którego boskości z niewypowiedzianą zuchwałością zaprzeczają i którego słowo pogardliwie odrzucają. Wytworna i łagodna pani, która z przerażeniem wzdrygnęłaby się przed grubiaństwem, jakim jest zarzucanie kłamstwa bliźniemu, codziennie czyni Boga kłamcą, jak to pokazuje pierwszy list Jana, 1 rozdział 10 werset i 5 rozdział 10 werset. A ta trudność jest większa dla tysięcy przez obecne wychwalanie ludzkości z zakazalnicy. Człowiek nienawrócony ma potrójną niezdolność. Może on być utalentowany, kulturalny, sympatyczny, hojny lub religijny. Może płacić swoje uczciwe długi, być prawdomównym. Może uczciwie płacić swoje zobowiązania, być prawdomównym, pracowitym, dobrym mężem i ojcem lub wszystko to razem. Ale nie może być ani posłuszny Bogu, ani podobać się Bogu, ani rozumieć Boga. Wierzący przeciwnie, chociaż nadal posiada swoją starą naturę, niezmienioną i niezmienną, otrzymał nową naturę, która według Boga jest stworzona w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Fragmenty Słowa Bożego, fragmenty Pisma Świętego licznie to udowadniają i udowadniają charakter nowego człowieka. Według Biblii regeneracja jest stworzeniem, a nie zwykłą transformacją, wprowadzeniem nowej rzeczy, a nie poprawą starej. Jak otrzymaliśmy ludzką naturę przez naturalne pokolenie, przez naturalne urodzenie, tak otrzymujemy boską naturę przez regenerację. Według Biblii regeneracja jest stworzeniem, nowym stworzeniem, a nie zwykłą transformacją, wprowadzeniem nowej rzeczy, a nie poprawą starej. Jak otrzymaliśmy starą ludzką naturę przez naturalne urodzenie się, tak otrzymujemy nową boską naturę przez regenerację. List do Rzymian, 8 rozdział, 7 werset. Zamysł ciała jest wrogi